Czy to nie jest ryzykowne pracować ze swoim partnerem? Wiesz co, nie. Jeżeli ludzie się rozumieją, jeżeli ludzie się kochają, jeżeli są na takim etapie, że i poza tym w ogóle, jeżeli umieją ze sobą rozmawiać i się słuchają i wiesz, ja wiem, co on kocha i co jego interesuje i odwrotnie, to w tym momencie naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. Mało tego, Rinka jest jeszcze taką osobą, która nie ma żadnych kompleksów, nie ma żadnych problemów. Wiesz, między nami nie ma żadnego ciśnienia ani tarcia, kto jest ważniejszy albo kto w jakiej dziedzinie więcej robi, bo my oboje akurat pracujemy tak dużo, że my nie mamy sobie też, bardzo często niestety tak jest i to jest dość klasyczna sytuacja, że mężczyźni dzisiaj czują się trochę zostawieni z tyłu poprzez kobiety, niektóre oczywiście, a szczególnie w takich sytuacjach, kiedy kobieta, wiesz, nie siedzi w domu, tylko pracuje, coś robi, o coś jej chodzi, ma jakiś cel do zrealizowania. Natomiast Rinka jest taką, to jest taki mężczyzna nowej ery naprawdę, który bardzo mnie wspiera, który bardzo mnie rozumie, który bardzo pomaga. Zresztą zawsze mu mówię, że właściwie wszystkie jego rady są zawsze trafione i w punkt, więc ja jego zawsze słucham.